Towarzysze, dzisiaj mamy 5 marca 2018 roku. No i kiedy przy śniadaniu spytałem moją żonę, z czym jej kojarzy się dzień 5 marca, no to kiedy powiedziałem, że jest to rocznica śmierci Józefa Stalina, no to pojawił się krzyk: skończ już gadać o tym Stalinie, zmień płytę, już nie mogę tego słuchać, to jest boring. No obchodzimy dzisiaj 65. rocznicę śmierci towarzysza Stalina, no ale postanowiłem, przemyślałem te słowa, bardzo mądre słowa, zawsze mądre słowa mojej żony. No i dzisiejszy film wyjątkowo nie będzie o Stalinie, więc poza właśnie rocznicą śmierci towarzysza Stalina obchodzimy dzisiaj także urodziny, no właśnie które... 5 marca 1871 roku urodziła się Róża Luksemburg. No i właśnie ten filmik będzie poświęcony wielkiej polskiej komunistce. Zacznę może od tego, że nasza petycja dotycząca uwolnienia Mateusza Piskorskiego zebrała już 50 podpisów. No nie jest to może wynik imponujący, no ale akurat przy okazji Róży Luksemburg jest to ważne tutaj przypomnienie o Piskorskim. Róża Luksemburg kilka razy siedziała w więzieniu. Raz za obrazę cesarza Wilhelma, raz za sprzeciw wobec wojny imperialistycznej, więc w każdym razie więzienie za poglądy nie jest czymś obcym dla Róży Luksemburg. No i teraz mamy właśnie takiego więźnia także, który sprzeciwił się właśnie imperializmowi, Mateusz Piskorski. No ale dobrze, jak już mówimy o tej Róży Luksemburg, no to powiedziałem, że jest to wielka polska komunistka, no już właściwie skłamałem kilka razy, no po pierwsze mówiąc Polska, no Róża Luksemburg, no wystarczy wziąć biografię i się pojawia informacja, że Róża Luksemburg urodziła się w Zamościu, a więc mieście polskim, ale Polski wtedy nie było, no ale urodziła się w tym Zamościu, w rodzinie żydowskiej. No i tutaj jakby pojawia się od razu jakieś takie skojarzenie, no że właściwie za każdym razem, kiedy bierzemy biografię jakiegoś wielkiego rewolucjonisty, to zawsze tam pojawia się ten wątek, no że albo pochodzenie żydowskie, albo po prostu z rodziny żydowskiej. No i skąd to się bierze? No i często właśnie w przypadku takich polskich nacjonalistów, no to jest właśnie takie uogólnienie z taką wyższością, no, że my tutaj Polacy, właśnie dla nas komunizm, socjalizm jest czymś obcym, komunizm jest czymś narzuconym z zewnątrz, właśnie przez Żydów. Tutaj pojawia się ta kwestia żydokomuny. No więc ja tutaj się chwilkę nad tym zatrzymam, mimo że to nie ma związku z Różą Luksemburg, no ale jednak jest to dość ciekawa kwestia. W każdym razie zgodnie z koncepcją materializmu historycznego komunizm jest pewnym końcem rozwoju ludzkości. To znaczy mamy tutaj różne etapy rozwoju cywilizacji. No i ten końcowy, najwyższy etap to jest etap komunistyczny. Tylko my musimy jakby sobie zdać sprawę z faktu, że świat nie rozwijał się równomiernie. No i mamy właśnie stare cywilizacje, takie jak cywilizacja żydowska. No tutaj istniało Królestwo Żydowskie 10 wieków przed Chrystusem. Sama Biblia, to jest to książka mająca 3000 lat. Jest inna wielka cywilizacje azjatyckie, takie jak cywilizacja chińska, cywilizacja koreańska. No i my Polacy właśnie bardzo często, znaczy nie ja, ale Polacy bardzo często właśnie tak lubią krytykować te inne cywilizacje, tak mówią o sobie z wyższością, że o, to są jakieś tam dzikusy, o, bo oni tam mają ten socjalizm, coś tam tego. No więc, jeśli my spojrzymy sobie, porównamy właśnie historię cywilizacji koreańskiej czy historię cywilizacji żydowskiej z cywilizacją polską, Polacy wyglądają tutaj w tym porównaniu dość blado.
Więc tak, no, ja się nazywam Michał. No, Michał jest imieniem żydowskim. Pochodzi to z hebrajskiego właśnie tutaj języka, znaczy to Mikael, cokolwiek to, no w każdym razie w tłumaczeniu na polski to Mikael, to są trzy słowa, Mikael, to jest on jest jak Bóg. No, w moim przypadku być może to pasuje, no ale w każdym razie no, to co ciekawe, to to, że właściwie większość imion no, polskich, tak zwanych polskich, to są słowa pochodzące z Biblii, a więc bezpośrednio pochodzące z języka hebrajskiego. No, oczywiście są to tutaj formy spolszczone tego, ale jednak no, pochodzenie jest żydowskie tych naszych imion. No, są pewne wyjątki, na przykład mój ojciec nazywa się Światosław, jest to takie właśnie imię polskie. No ale no, nawet w Polsce te imiona polskie są mniejszością. No. Właśnie tutaj żona siedząca w drugim pokoju, podsłuchująca to nagranie, no to no, za każdym razem, kiedy właśnie gdzieś tam pojawia się imię mojego ojca, Światosław, to taki parskanie śmiechem, ale to jest śmieszne imię, ale właśnie mój ojciec został skrzywdzony, że ma takie śmieszne imię. No w każdym razie, no... Wielu Polaków to śmieszy, no ale prawda jest taka, że jeśli my weźmiemy to moje imię Michał, czy we Francji ono ma kilka wersji, jest właśnie jako Michel, jako Mikael, jest tutaj także wersja portugalska, no, z takim Portugalczykiem pracuje, on z kolei jest Miguel, no i tak można, jest jeszcze Michael angielskie, więc tak można by w nieskończoność jakby ilość wersji tego słowa Michel, Mikael właśnie. No, ważne jest to, no, że jest to imię, no, które jakoś tam pewnie funkcjonuje no, w większości naszej planety. Nawet pewnie wśród Chińczyków można znaleźć jakiegoś Mikaela, czy jakieś tam inne to właśnie te słowa żydowskie, imiona żydowskie właśnie się rozpowszechniły w tym świecie azjatyckim. Ja nie znam jakiegokolwiek przykładu, żeby gdzieś na kontynencie afrykańskim czy na kontynencie azjatyckim ktokolwiek miał słowo imię polskie. Żeby był jakiś właśnie Światosław, który jest Murzynem, albo był jakiś Światosław, który jest Chińczykiem. No ja nie znam takiego przykładu. No to po prostu dowodzi jakiejś tam niższości cywilizacyjnej Polaków, którzy po prostu, sama cywilizacja polska, no, jeśli my weźmiemy język polski, no to, no tam pamiętam, no, nudne wykłady na zajęciach historycznych, no, że gdzieś tam te pierwsze jakieś te rzeczy właśnie spisane po polsku, to jest chyba tam XIII-XIV wiek, no ale no z podstawówki zapamiętałem przede wszystkim Mikołaja Reja i ten Mikołaj Rej, który właśnie no, mówił, że my Polacy mamy pisać po polsku, no to jest dopiero XVI wiek, czyli ten polski język literacki no to istnieje załóżmy 500 lat. No to wobec Żydów jesteśmy dużo opóźnieni. Jesteśmy opóźnieni w stosunku do Chińczyków, jesteśmy opóźnieni w stosunku do Koreańczyków, więc nic dziwnego, no, że pewne rzeczy po prostu przychodzą do Polski później. No w każdym razie, no, jeśli porównamy rozwój cywilizacji do rozwoju człowieka, no to ten człowiek ma różne fazy. No i tak jak załóżmy większość małych dzieci, no to ma jakieś tam głupie zabawy, na przykład lubi się taplać w błocie, biegać po kałużach, nie wiem, obrzucać gównem nawet, sprawia im to dużą frajdę. No i te dzieci, no właśnie widząc ludzi starszych, no nie wiem, jakoś tam pogrążonych w książkach, coś czytają, to mi się wydaje to takie nudne, takie abstrakcyjne czy coś. Oczywiście zdarzają się wyjątki, zdarza się jakieś tam małe dziecko uzdolnione, takie genialne, które już właśnie w wieku 10 lat odróżnia się od swoich rówieśników i już właśnie myśli jak osoba dorosła, no zdarzają się też przypadki odwrotne, to znaczy, że jest osoba dorosła jeszcze o intelekcie dziecka, więc są wyjątki, no ale ogólnie reguła jest taka, że zazwyczaj no przeciętny tam dwudziestokilkolatek jest bardziej inteligentny i bardziej oczytany od przeciętnego gówniarza tam dziesięcioletniego. No i to mniej więcej to samo dotyczy tych
rozwoju różnych społeczeństw. To znaczy to, że akurat wśród Polaków no te koncepcje marksistowskie, komunistyczne były znacznie mniej rozpowszechnione niż właśnie no, wśród Koreańczyków czy wśród Żydów, to nie świadczy to bynajmniej o wyższości Polaków. To świadczy jedynie o niższości cywilizacyjnej naszego narodu od tamtych. Kontynuując tą alegorię, no można powiedzieć, że my Polacy co prawda jesteśmy no, niżej tutaj no, zapóźnieni cywilizacyjnie w stosunku do Żydów, no ale jednak no, nasza cywilizacja jest starsza od cywilizacji amerykańskiej, no to państwo amerykańskie to 200 lat z kawałkiem, więc jeszcze mniej od Polski. No i też no, widać, no, że no, że perspektywy komunizmu w dzisiejszej Ameryce no, są jeszcze mniejsze niż w dzisiejszej. Czas wrócić do tematu właśnie do Róży Luksemburg, która obchodzi dzisiaj 148 urodziny. No i dobrze, no tak jak już powiedziałem, no właśnie była Żydówką, urodziła się w Zamościu, później przeprowadziła się do Warszawy. No, pod koniec lat 80. związała się z jakimiś tam resztkami po partii Proletariat, w pierwszej tej właśnie partii socjalistycznej. No ale następnie Róża Luksemburg dość szybko opuściła Polskę, no i wyemigrowała do Szwajcarii, tam robiła studia, no a później się przeniosła do Niemiec. Więc właśnie przeniosła się do Niemiec, związała się z niemieckim ruchem socjalistycznym. Oczywiście Róża Luksemburg cały czas jakoś tam była zainteresowana także polskim ruchem socjalistycznym. Działała z emigracji, właśnie działała w SDKPiL, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy. Więc właśnie. Ale no, fizycznie no, to ona no, większość już czasu do końca swojego życia, do śmierci właśnie w styczniu 1919 roku, śmierci właśnie, której zleceniodawcą był socjaldemokratyczny minister Noske, no to ona... Dobrze, no i ogólnie no, dyskusja o Róży Luksemburg jest dyskusją dość trudną, no ale... Ja no, nigdy mnie ta postać jakoś specjalnie nie interesowała. No, teraz jednak na potrzeby tego filmu postarałem sobie kilka rzeczy przypomnieć. No i widzę, że jednak no, są pewne rzeczy interesujące właśnie w myśli Luksemburg, bo w tej chwili to ja już będę mówił o luksemburgizmie, o tym, co ona wniosła do rozwoju ruchu socjalistycznego, a nie tam szczegóły biograficzne. To mnie mało interesuje. No, odsyłam do filmu, już nie pamiętam nawet, jak się ten film nazywał. No, w każdym razie w filmie tym grał Daniel Olbryski. On grał Jogi Hessa, właśnie męża Róży Luksemburg, więc no, jak ktoś tam szuka właśnie tych szczegółów biograficznych, także szczegółów miłosnych, problemów miłosnych, no właśnie takiej działaczki ruchu socjalistycznego, też tam takiej no, rywalizacji między kobietą a mężczyzną no, w początkowej fazie związku, to tutaj dominował ten Jogi Hess jako właśnie mężczyzna, jako ten macho. No a później Róża Luksemburg wyrosła właśnie na taką gwiazdę socjaldemokracji. Ona przyćmiła tego Jogi Hessa, no przede wszystkim przyćmiła go swoim tutaj, no, swoim umysłem analitycznym, znajomością ekonomii, teorii itd., itd. No ale więc odsyłam właśnie do tego filmu, to jest chyba film nerdowski, o ile dobrze pamiętam. Ja się skupię na kwestiach politycznych, więc funkcjonuje coś takiego, właśnie taki termin jak luksemburgizm. Więc od razu jakby pierwsze pytanie, a właściwie kwestia definicji, no, czy w ogóle ma jakieś uzasadnienie wprowadzanie takiego terminu jak luksemburgizm. Zazwyczaj tego typu terminy właśnie jak kastryzm, jak leninizm, jak maoizm, one no, mają związek z jakimś działaczem rewolucyjnym, który no, zbudował partię, który przeprowadził zwycięską rewolucję,
który miał jakiś naśladowców właśnie, czy sam właśnie będąc no, zwycięzcą rewolucji tworzył jakiś ruch solidaryzujący się z tą rewolucją. No, z punktu widzenia no, Róży Luksemburg no, nic takiego nie miało miejsce, to znaczy Róża Luksemburg nigdy żadnej zwycięskiej rewolucji nie przeprowadziła. No, trudno też mówić, żeby ten Związek Spartakusa czy Komunistyczna Partia Polski, to znaczy Komunistyczna Partia Niemiec, będąca jakoś tam no, córką tej Róży Luksemburg, żeby to ona, no, żeby oni sami się określali jako ci luksemburgiści. Więc raczej luksemburgizm to nie jest nazwa jakiegoś no, ruchu politycznego, który miałby swoje własne oblicze, tylko po prostu no, luksemburgizm jest to pewna etykietka mająca charakter obelgi no, w ramach dyskusji właśnie w międzynarodowym ruchu socjalistycznym, w drugiej międzynarodówce. No tutaj, tak jak jakiś czas temu przytoczyłem właśnie książkę Trockiego Nasze zadania polityczne, która była odpowiedzią na książkę, na pracę Lenina, przede wszystkim na Co robić i te inne prace Lenina, które kształtowały bolszewizm, więc ta praca Trockiego powstała w 1904 roku, więc w tym samym 1904 roku swoją pracę antyleninowską napisała Róża Luksemburg. Ta książka, o której mówię, antyleninowska, po angielsku nazywa się Organizational Question of the Russian Social Democracy, no a funkcjonuje także pod tytułem Leninizm czy Marksizm. No więc ten luksemburgizm, no to jest tam, funkcjonował właśnie w międzynarodowym ruchu socjalistycznym jako jakiś tam zbiór rzeczy krytykujących leninizm, właśnie jako ten taki, czyli no, ja przyjmę więc taką definicję, że luksemburgizm, no to jest to ileś tam różnych rzeczy, które właśnie oddzielają Różę Luksemburg od Lenina. No, nie wiem, czy kiedykolwiek powstała partia, która by właśnie no, wzięła akurat ten konkretny program, powiedziała, my jesteśmy luksemburgistami i wzięliby to właśnie te wszystkie rzeczy, gdzie się Róża Luksemburg różniła od Lenina i stworzyli partię, więc tak luksemburgizm jako ruch polityczny pewnie nigdy nie zaistniał, no ale istnieje to jakoś tam jako koncepcja teoretyczna, no, pewnie też niespójna. Więc tak, no jest kilka rzeczy no, mało ciekawych w tym luksemburgizmie, no przede wszystkim koncepcja rewolucji. No więc ta koncepcja rewolucji u Róży Luksemburg no jest taka naiwna, no to ona sobie to wyobraża właśnie, no że rewolucja to powinien być jakiś taki jeden wielki strajk, no że właśnie, no, że ona krytykowała właśnie tą no, taką elitarną koncepcję partii bolszewickiej, że jest jakaś partia zakonspirowana, gdzie jest jakiś właśnie jakaś dyscyplina, jakaś konspiracja, coś takiego i właśnie jakiś spisek, że ta partia właśnie próbuje w ten sposób sięgnąć po władzę. Ona raczej sobie wyobrażała, że ta walka klas, ta walka klasy robotniczej powinna się wyrażać nie w tworzeniu jakiejś tam elitarnej, małej partii rewolucyjnej, ale właśnie w tworzeniu takiego masowego ruchu, takiej masowej socjaldemokracji, masowego związku zawodowego. No i pewnego pięknego dnia właśnie te masowe organizacje robotnicze powiedzą, tak, kończymy z kapitalizmem, robimy strajk, koniec. No. No więc ona w coś takiego wierzyła, no zresztą była to koncepcja no, w momencie zbliżania się wybuchu I wojny światowej, no to właśnie no, część osób no, sprzeciwiających się tej wojnie imperialistycznej twierdziło, wierzyło w to, wzywało do międzynarodowego strajku robotniczego właśnie przeciwko wojnie. No. No więc strajk taki nigdy nie miał miejsca. No jest to koncepcja, okazała się, że jest to koncepcja całkowicie utopijna. No. Ani w ramach jednego państwa, ani ogólnie no, w ramach całego świata, no, jakaś taka wiara w to, że nastąpi jakiś taki jeden wielki strajk i ten strajk no, rozwali cały kapitalizm. No, jest to,
Jest to bajeczka dla naiwnych, no ale to ciekawe, no tą bajeczkę, no bardzo często dzisiaj ona dość często funkcjonuje na przykład w literaturze takiej polskiej organizacji trockistowskiej Alternatywa Socjalistyczna. Jeśli my tam sobie prześledzimy właśnie działalność tej Alternatywy Socjalistycznej, znaczy działalność, tam działalności to nie ma, no to jest jakaś tam działalność wydawnicza, więc oni sobie tam piszą różne rzeczy, głównie to są oczywiście tłumaczenia tego, co tam przysyła centrala, to Socialist Party, czy ten CWI, ten Komitet na Rzecz Międzynarodówki Pracowniczej, więc oni głównie to tłumaczą. Jeśli oni już się wypowiadają na temat kwestii dotyczącej Polski, to raczej są to jakieś tam bzdety, w sensie, nie wiem, angażowanie się w obronę Trybunału Konstytucyjnego, czy w jakieś czarne protesty. Rzadko kiedy oni się angażują w działalność właśnie w polską walkę klasową, ale jak oni już coś tam piszą o jakichś strajkach, a zdarza im się, że często piszą, no to oni bardzo często właśnie właściwie te krótkie artykuły, które robią, to zawsze jest jakby jedna recepta na wszystko. No, że tutaj odpowiedzią musi być jeden wielki strajk generalny. No tam to, ile razy u nich na stronie internetowej pojawia się wezwanie do strajku generalnego, no to no, trudno zliczyć. No ja nawet nie wiem, czy, bo tak właściwie dzisiaj tą sprawą się tak mocniej zainteresowałem, no więc ja nawet nie wiem, czy właśnie ci trockiści CWI, to oni się tym zainteresowali, no że tutaj, no oni odwołują się w końcu do tradycji bolszewizmu, tam mają tego Lenina na winiecie, więc no to ciekawe jest to, no, że właśnie w tej kwestii właśnie Lenin a Róża Luksemburg, gdzie Róża Luksemburg opowiadała się tutaj właśnie przeciwko tej taktyce bolszewickiej, przeciwko Leninowi i ona wzywała właśnie tak, znaczy nawet nie tyle wzywała, ona idealizowała, no bo to jest, no ona wierzyła po prostu w coś, co, no tak jak wielu reformistów wierzyło w fakt, no że można metodą właśnie, że można przegłosować bogatych, że można właśnie rozwijać tą działalność wyborczą socjaldemokratów, socjalistów, pójść na wybory i że bogaci, że biedni przegłosują bogatych, wybiorą socjalistycznych posłów i ci socjalistyczni posłowie, mając większość w parlamencie, no to oni wprowadzą socjalizm, więc była to taka utopijna koncepcja, no koncepcja utopijna, no, tam gdzie socjaliści w ten sposób zwyciężyli, na przykład w Chile, no to zostali później krwawo stłumieni, no krwawo zabita została też zresztą Róża Luksemburg, no więc no ale no, inną taką utopijną koncepcją no właśnie była wiara w ten strajk generalny, o ile jednak no te koncepcje reformistyczne, to one były no utopijne od samego początku, zanim jeszcze w ogóle doszło do w ogóle pojawił się temat, że socjaliści mogą jakieś wybory wygrać. No to już jakby no, marksiści to skrytykowali, mówią, nie, to jest koncepcja utopijna. No, no ale, ale później no, rzeczywiście w kilku miejscach ci socjaliści wybory rzeczywiście wygrali. I więc dzisiaj, kiedy my mówimy, że jest to koncepcja utopijna, to nie tylko na zasadzie, że po prostu z Księżyca mówimy, a nie, zgodnie ze schematem marksistowskim to się udać nie może. My dzisiaj mamy konkretne dowody, mówiąc to się udać nie może, no bo to się nie udało w Chile i w kilku innych miejscach. No, nie udało się w Hiszpanii właśnie, tam bunt Franco i tak dalej, i tak dalej. No to w przypadku właśnie tej koncepcji idealizującej strajki, no to tym bardziej, no jakby możemy powiedzieć, my chyba nawet musiałbym się w tej chwili głębiej zastanowić, ale taka no, zjawisko jakiegoś takiego strajku generalnego, który mógłby no, zakwestionować kapitalizm jako taki, że po prostu pewnego dnia dochodzi do strajku generalnego i to wprowadza jakoś tam, wysuwa hasło zmiany społecznej. No coś takiego nigdy chyba nie miało miejsca. To znaczy, mówię chyba, no bo ja właśnie tak na szybko się próbuję nad tym zastanowić. Oczywiście no, było kilka sytuacji w historii, kiedy dochodziło do strajku generalnego, do jakiegoś takiego paraliżu państwa, więc ja tego nie neguję, że rzeczywiście były momenty historyczne, kiedy duże związki zawodowe jakoś tam
uzupełnione o jakieś tam partie robotnicze, partie rewolucyjne, nawet kiedy dochodziło do jakiejś takiej paraliżu państwa wywołanego właśnie strajkiem generalnym. Taki fakt miał miejsce, ale to nigdy nie doprowadziło do jakiejś tam do jakiejś zmiany społecznej. No. Więc będziemy niedługo tutaj obchodzić, jak już jesteśmy przy rocznicy właśnie 68 roku. Wczoraj zrobiłem filmik o tym marcu 68. No, niedługo będziemy obchodzić rocznicę maja 68, czyli wydarzeń w Paryżu. No więc właśnie tutaj doszło we Francji w maju 68 do strajku generalnego. No fajnie, no, cała Francja stanęła, doszło tutaj do wielkiego strajku. Ale w jakikolwiek sposób nie podważyło to francuskiego kapitalizmu. Więc to jest ważne. Oczywiście, no, był strajk, no, strajk doprowadził bezpośrednio tutaj do kilku postępowych reform społecznych. Nikt tego nie neguje, ale sam strajk nie doprowadził do obalenia kapitalizmu. No więc od tej strony, no właśnie, no, dzisiaj, jak my się, no, jeśli załóżmy, ta alternatywa socjalistyczna stawia w każdym artykule to wezwanie do strajku generalnego, strajk generalny jako to odpowiedź na wszystkie problemy, no to no, ja towarzysze, jeśli właśnie, jeśli jeszcze słuchacie tego wykładu i nie wyłączyliście wcześniej, to ja bardzo chętnie właśnie, no bo w tej chwili na szybko próbuję właśnie wymyślić sobie, przeanalizować no, jakieś doświadczenia z historii. Czy może się mylę? Czy może gdzieś ten strajk generalny... No tak, była tutaj, załóżmy, jest kwestia rewolucji kubańskiej. No więc jest partyzantka Fidela Castro, Che Guevary, Raula. No oni tam siedzą w tym Sierra Maestra. No i oni prowadzą tą partyzantkę z górą 2 lata. No w końcu opuszczają góry, w końcu zaczynają iść w kierunku Hawany. I w momencie, kiedy no, ta armia partyzancka już się zbliża do Hawany, no to w Hawanie i w ogóle na Kubie wybucha strajk. I ten strajk jest tym elementem no, decydującym. To jest ten element, który dobija dyktaturę Batisty. Ale, no i to jest właśnie no, to zwycięstwo rewolucji kubańskiej, no, pierwszy styczeń 1959 roku. Więc strajk jako ten element no, dodatkowy, jako element takiego dobijający właśnie kapitalizm, jak najbardziej. Ale strajk jako no, właśnie element samowywołującej się rewolucji, no bo tak, no, mamy jeszcze na przykład strajków, które doprowadziły do obalenia właśnie caratu, czyli ta rewolucja lutowa. No to mamy tam właśnie wybuch strajków no, trwających 5 dni i właściwie no, strajki, paraliż państwa, no i w końcu tutaj decyzja cara, no tam zmuszanego przez doradców do tego, żeby no właśnie on abdykował. No ale no, nie na, doszło do jakiejś tam zmiany, do dość ważnej, do obalenia caratu, ale no, dla nas jako komunistów no, no nie jest to rzecz inspirująca, no bo w końcu no, nowe państwo, które wyłoniło się właśnie z rewolucji lutowej, no, nie było państwem socjalistycznym. No więc te strajki, jeśli my analizujemy strajki z punktu widzenia ruchu socjalistycznego, z punktu widzenia komunizmu, no to właściwie no, no poza kilkoma elementami, kiedy te strajki uzupełniane przez siłę rewolucyjną no, były tym takim no, ostatecznym ciosem systemu, to głównie same strajki, one, ich pozytywny element no, kończy się na jakimś tam dość drobnych raczej reformach społecznych, czyli de facto no, strajk jest to jakaś tam koncepcja takiego radykalnego reformizmu. Reformizmu radykalnego, no bo taki, no, załóżmy, reformizm nieradykalny, no to jest jakaś grupka parlamentarzystów, którzy jakoś tam zakulisowo próbują negocjować, no często też są przekupywani, no ale jednak no, coś tam no, w ramach jakiegoś kompromisu w parlamencie udaje im się przepchnąć jakąś ustawę, która może jakoś tam pomóc tej ludziom najuboższym. Więc no, strajk, no, ten właśnie
paraliż państwa poprzez kilka dni właśnie do takiego wielkiego strajku generalnego, no jego bezpośrednie konsekwencje, no zazwyczaj to jest to samo, co takiego reformizmu. Czyli gdzieś tam no, władza no, postanawia usiąść do stołu, rozpocząć negocjacje i tam rzucić jakieś ochłapy. No. Ale no, ja nie znam jakiegokolwiek przykładu, żeby został wywołany strajk właśnie przez organizację socjalistyczną i to doprowadziło do wprowadzenia socjalizmu. Czyli jakby z tej strony no, ten luksemburgizm, no, ta koncepcja właśnie Róży Luksemburg jest utopijna. No i no i właśnie mnie to zastanawia, czy ci trockiści z alternatywy socjalistycznej, właśnie tutaj nawet trudno mówić trockiści w tej chwili, no bo chyba Trocki to on akurat w tej kwestii, no właśnie, to też by trzeba było przeanalizować. No w każdym razie w 1917 roku no Trocki raczej przyjął tą koncepcję leninowską, może tutaj to jest ta partia awangardowa, która ma robić rewolucję. Będę analizował tutaj tę kwestię luksemburgizmu. No, pewnie ten luksemburgizm ma wiele różnych elementów. Ja tutaj na potrzeby tego wykładu przetoczę 3 lub 4 elementy. Więc już tutaj omówiłem kwestię tego strajku generalnego, czy jak tam strajku masowego, jak to tam właśnie pojawia się w tych tekstach Róży Luksemburg. Kolejną taką kwestią dość ciekawą, aha, no i tutaj no, trzeba jakby w tej chwili wrócić do roku 1918, czyli już do momentu, kiedy zwyciężyła rewolucja październikowa i później właśnie do pierwszych miesięcy władzy bolszewików, które były analizowane na bieżąco przez Różę Luksemburg. No więc no, w styczniu 18 roku doszło do takiego wydarzenia w Rosji jak rozwiązanie konstytuant. No, więc dla tych, co nie znają historii, przypominam, że bezpośrednio po rewolucji lutowej no to no, doszło do mieliśmy taką sytuację dwuwładzy w Rosji, był ten rząd tymczasowy, były rady właśnie delegatów robotniczych, chłopy skopskich, żołnierskich. No i bolszewicy, mający później większość w radach, właśnie wnosili hasło cała władza w ręce rad. No i sama rewolucja październikowa od tej strony formalnej, no to jest to właśnie no, przejęcie władzy nastąpiło w przededniu drugiego zjazdu rad. No i no Lenin właśnie wszedł na ten zjazd rad, no i ogłosił, no właśnie, że tutaj no, te rady, no one przejmują władzę. Ale musimy pamiętać, że jeszcze wcześniej, przed wybuchem rewolucji październikowej, były zaplanowane wybory do rosyjskiego parlamentu, właśnie tego zgromadzenia konstytucyjnego, który miał właśnie zaproponować nową konstytucję dla Rosji. No były to wybory zaplanowane jeszcze właśnie przez no, będące konsekwencją rewolucji lutowej. No bardzo często właśnie rewolucja burżuazyjna prowadzi do stworzenia konstytuanty, czyli jakiegoś takiego parlamentu, którego celem jest przygotowanie nowej konstytucji. No i tutaj doszło do takiego faktu, że pojawiło się w ogóle pytanie, no, czy te wybory do konstytuanty, to one mają jakiś sens? No, no bo w sumie no, już są rady, a więc rady są jakąś tam no, formą no, demokratycznego przedstawicielstwa. No więc po co jest inna forma demokratycznego przedstawicielstwa, jeśli już są rady? No ale więc właściwie no, najlepszą decyzją bolszewików byłoby po prostu 7 listopada powiedzieć, wzięliśmy władzę, a te inne wybory, które będą tam za 2 miesiące, to my już je odwołujemy, już są niepotrzebne, już tutaj jedna instytucja demokratyczna rządzi, wystarczy. No ale jakoś ten Lenin na to nie wpadł, no postanowili, że jednak te wybory się odbędą. No, w każdym razie nie zatrzymali tych wyborów
No i w tych wyborach do tej konstytuanty, no, bolszewicy tam uzyskali jakiś wynik, który w każdym razie no, nie był jakimś wynikiem no, idealnym. No, tam, i już nie pamiętam, czy właśnie bolszewicy przegrali te wybory, czy po prostu ich nie wygrali, no, czy ta przewaga, którą mieli, no, była zbyt mała. Nie jest to ważne. No, w każdym razie no, w tej konstytuancie było wielu różnych kontrrewolucjonistów. Więc no, bolszewicy uznali, no, niepotrzebny nam parlament, który jest dominowany przez wrogów rewolucji, więc rozwiązujemy ten parlament. No. Więc dla mnie to w ogóle jest bez sensu, że te wybory do tego parlamentu się odbyły. No, należało po prostu je odwołać i nie byłoby żadnego problemu. No, po prostu po to zrobiliśmy rewolucję, żeby już jakby nie bawić się, i po to robimy rewolucję pod hasłem cała władza w ręce rad, że parlament nam niepotrzebny. No. No ale bolszewicy nie wiadomo dlaczego postanowili jednak, że te wybory się odbędą. Tych wyborów nie wygrali, więc musieli później tą konstytuantę rozpędzić. I w momencie, kiedy bolszewicy to zrobili, to socjaliści, jacyś tacy socjaldemokraci na zachodzie zaczęli właśnie krzyczeć: o, to jest tutaj niedemokratyczne, to są metody dyktatorskie. I jedną właśnie z takich osób krytykujących ostro bolszewików za ten autorytaryzm, za rozwiązanie tej konstytuanty była Róża Luksemburg. Więc ona właśnie mówi, że o nie, nie, my, że ja jestem socjalistką opowiadającą się za demokracją, za pluralizmem różnych partii politycznych, różnych partii socjalistycznych, za tym, żeby właśnie no, najlepszą no, takim miejscem tego pluralizmu powinien być parlament, gdzie różne partie właśnie sobie dyskutują. No, odpowiedzią bolszewików było to po prostu, no, że są różne formacje społeczno-ekonomiczne, bo po prostu no, formacja socjalistyczna, którą chcą wybudować bolszewicy, jest wyższa od formacji kapitalistycznej i po prostu no, demokracja radziecka jest bardziej demokratyczna od demokracji parlamentarnej. No więc z tego względu no, po prostu no, parlament jest niepotrzebny, będą rządzić radę. No. Więc no, argumentacja bolszewików jest słuszna, no po prostu niepotrzebnie ci bolszewicy w ogóle dopuścili do tych wyborów. No, to Róża Luksemburg opowiedziała się jednak za trwaniem burżuazyjnego parlamentu, więc tutaj no, na pewno racji nie miała. Ale co ciekawe, no i jakby z tego względu właśnie ta Róża Luksemburg była i jest do dzisiaj wyciągana na sztandary przez różnych właśnie takich socjalistów, czyli właśnie ludzi, którzy odwołują się do marksizmu, do jakiejś takiej przemiany społecznej czy coś, ale równocześnie no, usprawiedliwiają się przed burżuazją, że oni nie są właśnie za dyktaturą proletariatu, że oni akceptują tę grę, reguły gry demokratycznej. No i Róża Luksemburg od tej strony no, jest takim no, przykładem idealnym, jako właśnie taka socjalistka no, bez skazy, która właśnie wielokrotnie wdawała się w konflikty z Leninem. No i tutaj jest bardzo ciekawa rzecz właśnie na podstawie właśnie w tej kwestii różnic między Luksemburg i Leninem i przedstawianie tej Róży Luksemburg jako takiej socjalistki bez skazy. Więc między innymi ta Róża Luksemburg krytykowała politykę rolną partii bolszewickiej. Na razie dla tych, co śledzą moją twórczość, którzy znają właśnie, znali skasowany kanał 100 lat października, to ja na tamtym kanale miałem kilka polemik z towarzyszem Mateuszem dotyczących NEP-u, właśnie tej nowej polityki ekonomicznej. No i tam właśnie była kwestia no, tej kwestii rolniczej w Związku Radzieckim. Te filmiki mam, więc być może je wrzucę. Regularnie zresztą wrzucam stare filmiki. No ale no niestety mam te, one są nieuporządkowane chronologicznie, więc tam staram się raczej wrzucać te filmy, które by jakoś tam pasowały do obecnej rzeczywistości. No tak nie po prostu bez sensu wrzucać po kolei, tylko no, więc od czasu do czasu możecie te filmy oglądać, patrzeć, co tam się dzisiaj nadaje akurat do wrzucenia. No ale postaram się może kiedyś wrzucić te filmy dotyczące NEP-u.
No w każdym razie, dlaczego to jest ważne? No ona krytykowała bolszewików za właśnie rozdawnictwo ziemi. Więc ona, Róża Luksemburg, opowiadała się za rolnictwem skolektywizowanym. Czyli, no, jeśli... I dlaczego to jest takie ciekawe? No to jest ciekawe to, no, że właściwie ta główna rzecz, za którą krytykowany jest Związek Radziecki, czyli stalinizm, no, że jeśli ktoś właśnie krytykuje tego Stalina, to pierwsze słowo, jakie się pojawia, a bo ten Stalin, no to odpowiadał za kolektywizację rolnictwa, że ta kolektywizacja rolnictwa to jest ta największa zbrodnia, której dokonali bolszewicy. I to jest ciekawe, że właśnie bolszewicy, biorąc władzę, oni nie robili kolektywizacji. Oni byli krytykowani za tutaj przez Różę Luksemburg. Więc ta Róża Luksemburg, którą socjaldemokraci, którą taki Zandberg właśnie niesie na sztandar jako ta tutaj no, socjalistka antystalinowska, no, towarzysze, no, my tutaj odkryliśmy bardzo ciekawy fakt, no, że no, Stalin, robiąc kolektywizację w roku 29 roku, on tak naprawdę był uczniem Róży Luksemburg. To Róża Luksemburg od samego początku mówiła, niemożliwe jest zbudowanie socjalizmu z rozdrobnioną własnością ziemską. No. Więc i później, no, jeśli my spojrzymy na te późniejsze rewolucje, czyli na przykład na rewolucję kubańską, gdzie Fidel Castro mówił, że mamy tutaj dużą własność obszarniczą i my tą własność obszarniczą skolektywizujemy od razu. Więc nie doszło tutaj do tego błędu bolszewików, czyli właśnie, że najpierw rozdrobnić rolnictwo, tworzyć kułaków, żeby później właśnie kolektywizować. Na Kubie doszło od razu tutaj od wielkiej własności do rolnictwa skolektywizowanego i to jest dziedzictwo Róży Luksemburg. No dobrze, towarzysze, czyli podsumowując dotychczasowe wywody, mogę powiedzieć, że póki co poruszyłem trzy kwestie. Pierwsza kwestia to jest kwestia, jaką budować partię, jaka jest taktyka rewolucyjna, czy właśnie no, strajk masowy jak Róża Luksemburg, czy raczej ta awangardowa, elitarna partia rewolucyjna, taktyka leninowska. Ja mogę powiedzieć, że w tej kwestii jest 1-0 dla Lenina. Lenin miał rację. Racja to, widać tutaj tą rację, gdy porównamy no, próby rewolucyjne właśnie Lenina w 1917 roku i próbę rewolucyjną Róży Luksemburg, no, nieudaną. No więc tutaj Lenin w tej kwestii ma rację. W kolejnej kwestii, no właśnie, rewolucji, znaczy kwestii parlamentu, no, czy właśnie no, po rewolucji socjalistycznej potrzebny nam burżuazyjny parlament, no, niepotrzebny. Słusznie było, że ten Lenin tą konstytuantę rozwiązał, więc już jest 2-0 dla Lenina, no ale jakby w kwestii kolektywizacji, moim zdaniem rację miała Róża Luksemburg. Można było bezpośrednio po zdobyciu władzy przez bolszewików tworzyć właśnie, iść w kierunku kolektywizacji, pominąć cały ten etap, no właśnie, NEP-u, kułactwa itd., itd. Więc tutaj jest jakby 2-1 w tym pojedynku właśnie. No i tutaj wprowadzamy w tej chwili no, na ring no, czwarte zagadnienie, największe zagadnienie. Właściwie wszyscy, którym obiło się o uszy słowo luksemburgizm, no to właśnie sprowadzają to do kwestii narodowej. No więc jest to o tyle ważne, że jest to, no nawiązuje to do pewnej dyskusji, którą toczę od jakiegoś czasu ze środowiskiem redaktorów portalu 1 Maja Info, portalu facebookowego, no, szczególnie tutaj z towarzyszem Zbigniewem W. z Dolnego Śląska chyba, no w każdym razie towarzysz ten no, ma tendencję do pisania bardzo długich, no, merytorycznych komentarzy. Ja póki co się do tych komentarzy nie odniosłem, no ale to, że się nie odniosłem, to nie znaczy, że tutaj tego towarzysza ignoruję. No, widzę duży potencjał właśnie w tym towarzyszu. No i tutaj sporo dyskutowaliśmy już właśnie przy okazji innych filmów dotyczących Unii Europejskiej, właśnie o tej kwestii
No i tutaj właśnie dyskusja dotycząca Róży Luksemburg będzie miała charakter nie tylko kwestii, no po prostu takiego historycznego pieprzenia, no dobra, mamy rocznicę urodzin wielkiej polskiej komunistki, no to trzeba coś o tej Róży Luksemburg powiedzieć, tylko rzeczywiście jakby w sprawie Unii Europejskiej, w sprawie polityki, no, linii politycznej środowiska 1 Maja Info, no to ta dyskusja o Róży Luksemburg, ona ma realne znaczenie polityczne. Więc referując właśnie poglądy Róży Luksemburg w kwestii narodowej, no to jej poglądy były mniej więcej takie, no, że w czasach, w których ona żyła, czyli no, załóżmy, stała się świadomą działaczką polityczną pod koniec lat 80. XIX wieku, w czasach, kiedy Polska była podzielona na rozbiory, no to i były to czasy, kiedy no, doszło już do dość mocnego zrośnięcia się gospodarczego ziem polskich właśnie z terenami zaborczymi. Przede wszystkim chodziło tutaj o zabór rosyjski, no, że przemysł rozwijający się w kongresówce eksportował do Rosji. Ale także no, to, że sama Róża Luksemburg właśnie no, mieszkała, był taki moment, że mieszkała w Poznaniu, mieszkała w Berlinie, no więc ona jako właśnie no, Polka trafiła później do Berlina, no i sama. No w każdym razie no ta kwestia, wszystko sprowadzało się do tego, czy ruch socjalistyczny, ruch robotniczy, będący faktem, no bo w momencie, kiedy na ziemiach polskich zaczął pojawiać się przemysł, zaczęły pojawiać się organizacje robotnicze, związki zawodowe, partie, no to pojawił się konkretny jakby problem polityczny, czy te partie zrzeszające robotników powinny stawiać kwestię, hasło niepodległości, jako właśnie. No i tutaj był ten główny konflikt między SDKPIL-em i PPS-em. No i to, co jest ważne jakby dla potrzeb tego filmu, to jest to, no, że Lenin w tym konflikcie poparł PPS. Więc no, motywacja Lenina była taka. No, Lenin był Rosjaninem. No i dla Lenina główny wróg był w jego własnym kraju. No, więc głównym wrogiem Lenina był car. No i Lenin po prostu dążył do tego, żeby ten carat rozpieprzyć, obalić. I sojusznikiem rosyjskich socjalistów właśnie w walce z carem były mniejszości narodowe. No więc on widział właśnie cały ten PPS, jakieś tam próby właśnie takiego, no to, że tam w 1905 roku doszło do bardzo poważnych wydarzeń rewolucyjnych właśnie, że tutaj PPS miał swoje bojówki, tam zabijali żołnierzy carskich i tak dalej, i tak dalej. No, Lenin widział te wszystkie, no, nie był to jakiś tam wyjątek, no, była to pewna tendencja, że w innych właśnie tam republikach, znaczy nawet nie republikach, no, w innych prowincjach państwa rosyjskiego, tego caratu, mniejszości narodowe, także właśnie związane z ruchem socjalistycznym, prowadziły podobną działalność jak Piłsudski. Więc po prostu no, w koncepcji Lenina to było tak, no, że jest sobie ruch socjalistyczny rosyjski, który walczy z carem i sojusznikiem, no takie sojusznikiem taktycznym na chwilę bieżącą, no, że po prostu dobrze jest, że tamte organizacje gdzieś na obrzeżach Rosji walczą z tym caratem. W ten sposób te wojska rosyjskie jakoś tam no, są rozproszone i dzięki temu socjalistom rosyjskim w konfrontacji z carem będzie łatwiej. No więc Lenin krytykował tutaj Róże Luksemburg i opowiadał się za właśnie hasłem narodów do samostanowienia się, łącznie z prawem do odłączenia się i tworzenia niepodległego państwa. No, no w każdym razie no, były to nie tylko słowa, ale także czyny, no,
bezpośrednio po rewolucji październikowej Lenin unieważnił rozbiory i Lenin jakby dał te moralne prawo Polakom do tego, żeby tworzyć własne państwo. Więc tak de facto w Polsce to tak celebruje się tego amerykańskiego prezydenta Wilsona, że to Wilson jako pierwszy właśnie wzniósł hasło, że Polska powinna być niepodległa. No jest to gówno prawda, ojcem niepodległości Polski jest Włodzimierz Lenin. Więc jakby mamy tutaj tą dyskusję o kwestii narodowej. Takie prymitywne, znaczy nie chcę używać słowa prymitywne, ale w takiej dyskusji między socjalistami dość często te środowiska wznoszące hasła narodowe właśnie także jakiegoś mówiące o polskim patriotyzmie, to powołują się na Lenina i mówią, my możemy to robić, bo jesteśmy leninowcami. W końcu Lenin to popierał. Pytanie o aktualność Róży Luksemburg właśnie w kwestii narodowej, to jest tak naprawdę pytanie o to, czym jest dzisiejsza Polska. Kilka stanowisk. Sprawa nie jest jasna, czym jest dzisiejsza Polska. W każdym razie, gdybyśmy my przeanalizowali stanowisko, może inaczej. Zacznijmy od punktu wyjścia Róży Luksemburg. Róża Luksemburg właśnie urodziła się w 1871 roku, w momencie, w którym Polski nie było. Polska znikła, właśnie została ostatecznie tutaj trzeci rozbiór Polski, 1795 rok. Rozbiory były dokonane siłą, była to, dla wszystkich było jasne, że doszło do jakiejś tam agresji trzech mocarstw ościennych. I później Polska właśnie znikła z mapy Europy. Więc dla wszystkich było jasne, że po prostu Polska została podbita. Z punktu widzenia dla dzisiejszej, czy dzisiejsza Polska, pytanie brzmi, czy dzisiejsza Polska jest krajem niepodległym? No bo to tak naprawdę jest to pytanie. Jeśli dzisiejsza Polska jest krajem niepodległym, to w ogóle cała ta dyskusja w kwestii narodowej nie ma sensu. No bo po prostu dyskusja w kwestii narodowej ma sens tylko wtedy, jeśli my założymy, że nie ma Polski. Że tak jak Morawiecki właśnie powiedział, że nie było Polski w PRL-u, ja się z tym nie zgadzam, ja uważam, że akurat w PRL-u to była Polska. Pytanie brzmi, czy dzisiaj jest Polska? Wykład ten już trochę trwa, ja się boję, wykład właśnie ten trochę trwa i chciałbym zmierzać się ku końcowi. Boję się rozwijać ten wątek, bo on może się tutaj rozwinąć jakby w nieskończoność. Raczej prosiłbym tutaj o jakąś dyskusję w komentarzach. W każdym razie, jednak, żeby tutaj przedstawić tą kwestię dzisiejszej Polski i jak to jest przedstawiane na stronie facebookowej 1 Maja Info, to tam oni to mniej więcej widzą tak, że są dwa podstawowe fakty, które sprawiają, że Polski nie ma. To znaczy, pierwszy fakt to jest okupacja Polski przez wojska amerykańskie. Drugi fakt to jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej. I tutaj po tym traktacie lizbońskim Polska właściwie straciła całkowitą suwerenność, że o wszystkim w tej chwili decyduje Bruksela. Z tego punktu wyjścia, że Polski nie ma, że Polska jest... Aha, to towarzysze z 1 Maja Info, jeśli wy to oglądacie, jeśli ja mylnie przedstawiam, referuję wasze poglądy, przepraszam, możecie tutaj spolemizować. W każdym razie nie ma tutaj żadnej złej woli z mojej strony. Dobrze, przy założeniu, że Polska została podbita, oni tutaj właśnie wznoszą hasło takiego polskiego socjalizmu. Elementem tego, żeby właśnie walczyć o wyzwolenie narodowe i społeczne. Wyzwolenie społeczne to jest jasne, to jest ta walka klas, to jest to właśnie
utożsamianie się z burżuazją, z proletariatem przeciwko burżuazji, to jest jakby sprawa prosta. Inna jest jakby kwestia tego wyzwolenia narodowego. Czy rzeczywiście my dzisiaj musimy walczyć o wyzwolenie narodowe w sytuacji jednak, kiedy no istnieje jakiś tam kraj, całkiem spory jak na Europę, mający no dość sporą populację, gdzie no jednak możemy wybrać swojego prezydenta, możemy wybrać swój parlament. W szkołach mówi się językiem polskim. No więc no, pytanie brzmi, czy dzisiejsza Polska istnieje? Czy w ogóle no, jest coś takiego jak Polska? No, a jeśli tak, to czy ta Polska jest niepodległa? No, dla tych, którzy no, oglądali filmy z czasów II wojny światowej, czy oglądali właśnie no, jakieś tam inne filmy przedstawiające moment jakiegoś najazdu, jakiś, nie wiem, potop szwedzki, jakieś tam właśnie inne tego typu wydarzenia, no to ta agresja zewnętrzna, ona się kojarzy z jakimś taką, no właśnie z agresją, realną agresją militarną, którą można pokazać na filmie. Czyli no, z punktu widzenia właśnie II wojny światowej sprawa jest jasna, no mamy tutaj te zdjęcia właśnie jak Niemcy przechodzą granicę polską, biorą tam ten szlaban, likwidują właśnie posterunek graniczny, jakiś na urzędach zdejmują polskie flagi, więc posuwa się ta armia niemiecka w głąb Polski, likwiduje państwo polskie, są jakieś represje wobec Polaków, jakieś łapanki, zsyłanie do obozów i tak dalej, i tak dalej. No wszyscy mniej więcej mają, widzą ten no ten obraz właśnie tej takiej militarnej agresji. No i jest to scenariusz, który raczej no, przed II wojną światową był scenariuszem no, dominującym, czyli prawie zawsze no właśnie no, ten podbój innego kraju to wyglądał w ten sposób, że jest to po prostu no, agresja militarna. No ale jeśli my bliżej to przeanalizujemy, zwłaszcza przeanalizujemy od strony historii imperializmu europejskiego, jak wyglądały te kwestie tworzenia kolonii, to my widzimy, no, że sprawa nie jest taka prosta. To znaczy, jeśli no, jacyś ludzie, właśnie dzieci uczące się w szkołach o europejskim imperializmie, no to tam im się pokazuje właśnie mapę świata, i mówią, no tutaj patrzcie, to są kraje europejskie, tutaj jest Anglia, tutaj jest Francja, tutaj jest Holandia, tu jest Hiszpania i tak dalej. No i później jest mapa świata i patrzcie, no to tutaj Francja to wzięła tutaj ten kawałek, tutaj Anglia wzięła to. I to wszystko jest jakby jakoś tak ładnie zrobione, że no nie wiem, jeśli ta Francja jest koloru niebieskiego, to te kolonie też będą jakoś tam zbliżone do koloru niebieskiego. Jeśli ta Anglia jest koloru czerwonego, to kolonie angielskie też koloru czerwonego. Więc no, jest to taka, no, taka prosta wizja pedagogiczna, żeby w szkole no, przedstawić mniej więcej ten podział świata, jakie dokonały mocarstwa europejskie. Tylko, że ten tworzenie tych kolonii, no, ono nie wyglądało w ten sposób, jak to wyglądało we wrześniu 1939 roku, to znaczy, no, to nie było tak, czasami było. Czasami w niektórych przypadkach rzeczywiście mieliśmy do czynienia z militarną agresją, ale raczej większość tych kolonii europejskich, ten podbój właśnie, podbój świata, to on miał charakter bardzo często pokojowy, to znaczy, no, najpierw dochodziło do jakiegoś elementu handlu, że Europejczycy zakładali jakieś faktorie handlowe, wchodzili w kontakty handlowe, w kontakty gospodarcze, kulturalne z elitami jakiegoś państwa. No, tak w końcu no, całe to niewolnictwo Murzynów w Ameryce, no to ono wzięło się stąd. Że przecież to nie Europejczycy lądowali w Afryce i tam wyłapywali tych Murzynów. Nie, to Europejczycy mieli jedynie swoje faktorie handlowe na wybrzeżu, a całą tą sprawę wyłapywania Murzynów robili inni Murzyni, którzy z Europejczykami handlowali. No i więc z punktu widzenia tej penetracji Afryki i innych kontynentów, kluczowym elementem
tego imperialistycznego podboju była współpraca z elitami tamtych krajów. No i więc z jednej strony mamy współpracę z elitami, z drugiej strony mamy poszerzającą się penetrację gospodarczą, która łączyła się także z taką no, integracją gospodarczą, że w ramach, no po prostu, to nawet nie musiało odbywać się przemocą, no po prostu no, w pewnych miejscach, które no, wchodziły w handel właśnie z Europejczykami, no to proponowano tym elitom, żeby one się tam włączały w ten międzynarodowy podział gospodarczy, właśnie, no, słuchajcie, to może wy tutaj zaczniecie produkować kakao, a może wy zaczniecie produkować kawę, a może wy zaczniecie tam produkować jakieś inne towary kolonialne. I z czasem, no, jakby, no, tych relacji, no, ten garnizon wojskowy Europejczyków, on się powiększał, on tutaj, no... To był proces takiego pełzającego uzależnienia od siebie tych krajów. No, to jest bardzo ważne do zapamiętania, towarzysze, że jeśli my analizujemy, jak de facto wyglądał podbój kolonialny, no, wielu, no, bardzo często to jest też tak, że ci miejscowi, to oni nawet nie zdawali sobie sprawy, że oni są podbici, no, że jest tam jakaś wyspa sobie, nie wiem, na oceanie, gdzieś na Pacyfiku, jest tam sobie jakiś miejscowy król jakiegoś tam małego plemienia, tam wystarczy, że wylądował jakiś statek kupiecki. I on tam po prostu rozmawia z dziekusami i tam słuchajcie, no to my będziemy teraz z wami handlować, to coś. Jakieś tam sobie rozmowy dość miłe, zero przemocy, a później tamci wracają do Europy, no i na Atlasie Świata, no to pojawia się, że ta mapa to już jest francuska, albo ta wyspa to już jest francuska, albo ta wyspa to jest brytyjska, albo holenderska. No, ci miejscowi to nawet nie wiedzieli, że oni już są jakby no, w szkołach europejskich, to oni już są prezentowani jako kolonia. No. De facto stawali się kolonią, tylko że oni o tym nie wiedzieli. No. Chyba byli ostatnimi, którzy się o tym dowiedzieli. No. No w każdym razie, jeśli my spojrzymy sobie na kwestię uzależnienia militarnego Polski od Stanów Zjednoczonych, no to nie mamy do czynienia z jakąś taką agresją, jaka była widoczna no, właśnie we wrześniu 1939 roku. Że jest jakiś jeden moment, że w pewnym momencie wojska obce wkroczyły na teren Polski i zaczęły stosować terror. Nie, tutaj to raczej wyglądało tak, że w momencie pojawienia się wojsk amerykańskich w Polsce, no to tych wojsk było tak, jakaś śladowa ilość, tam nie wiem, no, już nawet, no, no w każdym razie jakaś symboliczna ilość tych żołnierzy się pojawiła. W dodatku, no, Polacy, nie wiem na ile to było spontaniczne, na ile to było masowe, raczej z tych przekazów, jakie widziałem w internecie, to że jakaś mniejszość, tam nie wiem, kilkaset czy kilka tysięcy osób maksimum tam tych żołnierzy amerykańskich witało, to na pewno nie były miliony Polaków, no. No ale propagandowo to przedstawiono w ten sposób, no, że jednak Polacy tych Amerykanów witają, a w każdym razie no, na pewno się jakoś nie sprzeciwiają pojawieniu się Amerykanów w Polsce. No tylko no, pierwsza rzecz, która już jakby jest ciekawa z punktu widzenia rozmowy o dzisiejszej Polsce, to jest to, no, że ta liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce rośnie. To jest, no, ich tam na początku to tam było chyba kilkuset, czy tam nie wiem, 1000. W tej chwili to już ta liczba zbliża się do 20 tysięcy. Więc ich jest tutaj coraz więcej i końca nie widać. Podobnie rzecz wygląda właśnie z uzależnieniem Polski od Unii Europejskiej, no, że jak było to referendum w 2004 roku, no to Polacy głosowali, masowo zagłosowali za wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, no i głosowali na takich warunkach, jakie to było przedstawione w 2004 roku. W 2009 roku doszło do podpisania traktatu lizbońskiego, więc właściwie wszystkie te warunki zostały zmienione, także no, rola Polski nagle w tej Unii Europejskiej znacząco się zmniejszyła. Nikt
tutaj Polaków specjalnie o zgodę nie pytał. No, to jest naprawdę bardzo ciekawy temat. No, dla kogoś, kto się zajmuje na przykład historią, to w tej chwili szuka jakiegoś tematu do napisania pracy jakiejś tam rocznej, no, czy jakiejś tam pracy magisterskiej nawet, czy coś. No, to jest bardzo ciekawy temat, no właśnie przeanalizowania ekspansji kolonialnej krajów europejskich od tej strony, no jak to wyglądało w praktyce. No, no bo no, ludzie mają jakąś taką no, wizję właśnie, spaczoną wizję tej ekspansji kolonialnej, że po prostu pewnego dnia wylądowały miliony żołnierzy europejskich i oni po prostu podbili wszystko i tyle. I te kolonie powstały od tak, błyskawicznie. No, a jeśli my spojrzymy na to właśnie, że jest to raczej taka forma pełzającej penetracji, coraz zwiększającego się uzależnienia, coraz większej obecności właśnie no, tej wojskowej, no, tych wojsk, wojsk obcych, ale no, bardzo często te wojska obce, one tam sobie stacjonowały gdzieś w tym kraju, ale one raczej tam stacjonowały, żeby zaznaczyć, to miejsce należy do nas, a nie do innych. Raczej te wojska imperialistyczne w koloniach, ich celem było bronienie tych kolonii przed wojskami imperialistycznymi innych krajów właśnie, a nie żeby tutaj terroryzować tą ludność. Do terroryzowania ludności, znaczy terroryzowania, do utrzymywania jakiegoś porządku, to oni mieli własne elity, elity właśnie tych krajów kolonialnych, tam, więc no, cały ten porządek taki prawny, to jak państwo funkcjonuje, no to właściwie no, rządzą ludzie z tej narodowości, służby mundurowe też są tutaj tego, no mówią w języku kraju okupowanego, więc i później no, w niektórych przypadkach, ale to naprawdę raczej jest kwestia no, mniejszościowa. No. W niektórych krajach kolonialnych rzeczywiście dochodziło do takiej rewolucji, w której to no, kraj imperialistyczny decydował, że on chce zmienić charakter tej kolonii i że w pewnym momencie no, to już właśnie trzeba tutaj narzucać siłą pewne zmiany kulturowe, że tutaj właśnie trzeba na siłę tutaj ich europeizować, wprowadzać swój język i tak dalej, i tak dalej. Ale no, nie jest to, istniało bardzo dużo takich kolonii, w których no, właściwie no, można sobie wyobrazić taką sytuację, że ci obywatele tych krajów kolonialnych no, nie mieli nawet takiej zbyt dużej świadomości, że oni są podbici. Wątek ten można kontynuować w nieskończoność. No, nikt tak naprawdę nie zna przyszłości, jak to jest, jaka jest strategia polskich elit, przede wszystkim jaka jest strategia elit imperialistycznych, no, jakie plany wobec Polski mają Amerykanie, jakie plany wobec Polski ma Komisja Europejska. Tego nie wiemy, no, ale możemy zakładać, że no, ten taki negatywny scenariusz może być taki, no, że Amerykanie cały czas będą zwiększać obecność polskich wojsk, znaczy amerykańskich wojsk w Polsce. Z drugiej strony będzie coraz bardziej następowało to uzależnienie właśnie Polski od Unii Europejskiej. No, w każdym razie od strony polityki zagranicznej, gdzie właściwie Polska jest całkowicie w tej chwili zależna w kwestiach polityki zagranicznej od Stanów Zjednoczonych. No, nie ma takich przykładów, gdzie by ta Polska tym Amerykanom się przeciwstawiła. Nawet teraz jakby w kwestii Izraela, w kwestii IPN-u widzimy no, tutaj, no, że wystarczyło, że Amerykanie pogrozili palcem, no to Polacy postanowili się z tym Izraelem pogodzić. No, nie znamy przyszłości, no ale możemy w pewnym momencie obudzić się z przekonaniem, no, że właściwie tej Polski to już nie ma. No, ja nie chcę w tej chwili właśnie odpowiadać na to pytanie, czy Polska już jest krajem, czy jeszcze jest krajem niepodległym,
ale jakoś tam zależnym od krajów imperialistycznych, czy już rzeczywiście Polski nie ma, no jest całkowitą kolonią, no tak jak gospodarczo jesteśmy całkowicie tutaj zrośnięci z Unią Europejską, tak jak w krajach, w sprawach międzynarodowych właściwie jesteśmy tutaj no, kolonią Stanów Zjednoczonych. Gdyby jednak to była prawda, no to wtedy rzeczywiście pojawia się kwestia, pytania, czy ruch, polski ruch socjalistyczny powinien wznosić hasło niepodległości Polski. I tu jest jakby no, cała ta sprawa, to jest pytanie do środowiska, no, czy partii Zmiana, czy właśnie tutaj tego redakcji portalu 1 Maja Info. Jeśli przyjmiemy, że Polski nie ma, że Polskę trzeba wywalczyć na nowo, że tutaj trzeba walczyć o niepodległość, no to właśnie pojawia się pytanie, no tutaj, no, jaką taktykę polscy socjaliści powinni przyjąć. No i jest tutaj właśnie ta kwestia no, sporu między luksemburgizmem a leninizmem. No. Mnie jako emigranta jest to bardzo ten temat interesuje. No dlaczego? No bo tak jak Róża Luksemburg jestem jakby wyjechałem do centrum właściwie. No, no jeśli przyjmiemy, że właśnie no, Polska jest kolonią Unii Europejskiej, no to ja wyjechałem do centrum tej Unii Europejskiej, więc no korzystam. No moje życie się... No i to jest w ogóle całe to pytanie. No bo pytanie jest takie, no jak my powinniśmy się odnaleźć w nowej sytuacji? No, Róża Luksemburg mówiła, socjaliści nie powinni walczyć o niepodległość Polski. Socjaliści powinni współpracować z ruchem socjalistycznym no, krajów zaborczych. Ja jako osoba mieszkająca we Francji nie chcę powiedzieć, że współpracuję, bo ja w sumie nie współpracuję. No, kiedyś próbowałem współpracować, no ale za duże są różnice polityczne. Na pewno interesuję się, na pewno przychodzę na jakieś demonstracje, no ale tutaj jakiejś takiej większej współpracy politycznej nie ma, no ale na pewno no, staram się tutaj utrzymywać jakieś więzi. Luksemburg mówiła, no, że z punktu widzenia gospodarczego no to niepodległość Polski będzie katastrofą, no, że ona jest właściwie jest utopijna, no, bezsensowna jest ta walka o niepodległość Polski, no bo jest to utopijne, no, gospodarczo Polska tak bardzo się zrosła z krajami zaborczymi, no, że Polska nie może powstać. Okazało się, że Róża Luksemburg z jednej strony myliła się, Polska rzeczywiście powstała, ale z drugiej strony Róża Luksemburg miała rację, to znaczy no, Polska powstała, ale gospodarczo to było zadupie. No, to właściwie przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego Polska nie podniosła się. Tutaj jest to pytanie, no, czy my jako Polacy, polscy socjaliści powinniśmy stawiać hasło właśnie wystąpienia Polski z Unii Europejskiej, polexitu. No. Więc już jestem zmęczony, ten wykład sporo trwa. Albo ten wykład będę kontynuował kiedy indziej, albo tutaj zwracam się do Was, towarzysze. No w każdym razie pytanie brzmi, co... No właściwie... No, wszystko tak naprawdę sprowadza się do analizy, czym jest dzisiejsza Polska. Od tego wszystko zależy. I od tego zależy, no, czy ta kwestia aktualności Róży Luksemburg, czy to jest w ogóle aktualne. No. Więc jak widzicie, towarzysze, była to nie tylko dyskusja o historii, o biografii, ale jest tutaj pewien bardzo ważny element dzisiejszej polityki bieżącej, który być może no, w przyszłości okaże się no, najważniejszym sporem wśród polskich socjalistów. To znaczy, jednak są pewne środowiska właśnie, w które zaczynają coraz głośniej podnosić kwestie. Są środowiska stawiające kwestie niepodległości Polski. Nikt nie wie, w jakim kierunku to pójdzie. Z dzisiejszej perspektywy wydaje się to jednak troszkę przesadzone. No, jeśli ktoś wyjdzie na ulicę i powie, walczmy o niepodległość Polski, to on mu powie, puknie się w głowę i powie, ale po co walczyć o niepodległość Polski, jak Polska jest jeszcze niepodległa. No.
No ale nikt nie wie, w jakim kierunku to się będzie rozwijać, jak to będzie wyglądać za lat 3, 5, 10, ile tych Amerykanów do Polski jeszcze przybędzie. Zobaczymy. Pozdrowienia, towarzysze.